Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem Wam przedstawić pasztetową filtrację. Jest to filterek biologiczny wykonany ze słoika po pasztecie, keramzytu ogrodniczego, strzykawki oraz izolatorów ceramicznych wykorzystywanych w elektronice. Po co skonstruowałem ten filterek? Ano, skonstruowałem ten filterek, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę wszystkie te teorie odnośnie nadfiltracji biologicznej w zbiorniku są prawdziwe. No i zobaczymy, co się tutaj zadzieje. Miejmy nadzieję, że się nic nie zadzieje, ale ja obstawiam, że się nic nie zadzieje. No bo co ma się zadziać, no? Pozdrawiam.